Wolny głos w telewizji Republika. takżeśmy popłynęli za ocean i zajęli się wielką polityką, że zapomnieliśmy o pytaniu, A rzecz jest istotna: a py i pytanie nie błahy dzisiaj. Pytamy bowiem w dzisiejszej sądzie, czy poprzednia ekipa rządowa i ta Donalda Tuska, i Ewy Kopacz, ukryła dowody w sprawie Smoleńska. Kto z Państwa uważa, że tak się Właśnie stało, niestety, prosimy o SMS o treści 1. To z Państwa jest odmiennego zdania o treści 2. Na numer 72 70, 075 to tylko 2 zł i 46 groszy z VAT, a regulamin jest dostępny na naszej stronie internetowej. W studiu zaś, jako się rzekło, Krzysztof Wyszkowski, działacz ruchu niepodległościowego w PL, twórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, kłaniam się. Bardzo miło. Cieszymy się, że dotarł Pan ponownie do studia telewizji Republika. Panie Krzysztofie, wiem, że dzisiaj będzie Pan także wypowiadał się w programie Anity Garga Zadanie Specjalne, więc polecamy Państwu już ten program, ale chciałem zapytać o coś szerszego. Bo gdy czytam sobie Tomasza Lisa, który mówi, że w tej chwili na naszych ulicach powstaje Solidarność, że to jest ta druga solidarność, która będzie e, zbuduje prawdziwą, wolną Polskę. E, to jest ta solidarność, która protestuje przed kancelarią Prezesa Rady Ministrów, ta którą tworzy Mateusz Kijowski wraz z e, no dzisiaj chyba PSL-em, bo tamko dzisiaj widziano jako element ZSL-em, PSL-em, już nie pamiętam, która jest obecnie formuła ważna. To ja się zastanawiam. Ja się zastanawiam nad tą drugą, lepszą Polską i nad tym, kto używa znaczki, które kiedyś Lech Wałęsa dał w Gazecie Wyborczej, potem odebrał. To będzie teraz Solidarność anty-trzecioarpowa? Anty Pamiętam, że Solidarność nową, tą, tą prawdziwą, robotniczą, nieopanowaną przez jakichś tam politykierów, którzy za pleców robotniczych wyskoczyli w sierpniu 80. roku, budową od 13 grudnia Jaruzelski z Kiszczakiem. To oni tam mieli przygotowane kadry Solidarności, tak. Ludzi, którzy rzeczywiście brali udział w tej Solidarności, która wybuchła właśnie w sierpniu 80. roku. A później, no... Ale to były inne kadry niż te, które realnie wtedy do 13 grudnia prowadziły Solidarność, bo ja pamiętam zeszczyt Anoszkina, czyli asystenta głównodowodzącego w państw Układu Warszawskiego, radzieckiego generała, który spotykał się z Jaruzelskim. Pamiętna notatka, która została opublikowana przez 15 lat bodaj przez Instytut Pamięci Narodowej profesora Antoniego Dudka, kiedy tam generał Jaruzelski mówi bez waszej pomocy nie damy sobie rady, spójrzcie na Śląsk, tam mamy tylko 4 miliony ludzi i raptem jedna a jak my to opanujemy? Strachem brzmi odpowiedź, a potem mieliśmy kawu kawujek. ale tam w ostatniej chwili Kulików mówi tak, głównodowodzący właśnie Układu Warszawskiego, trzeba odciąć średni szczebel Solidarności od ludzi. I to się w jakimś stopniu udało. Rzeczywiście w tej solidarności, znaczy. Y Okazało się, że Solidarności nie można w, te, w tej formie, pod tą nazwą jednak e, powtórzyć po 13 grudnia, więc utworzono te wtedy niezależne związki zawodowe. E, e, o późniejsze, OPZZ. późniejsze OPZZ. Ale w, rzeczywiście e, dane liczbowe, które były podawane, że duża część, jakaś znacząca część działaczy Solidarności przeszła do tych nowych związków, to, to była prawda. I rzeczywiście dzisiaj myślę, że na ulicach, kiedy patrzy się na, na te Pochody y, kodu, to również pewnie można znaleźć tam twarze y, z, z tej Solidarności z, la, z, z lat 80-81 i OPZZ, y, który został y, y, dziełem uruchomiony y, przez stan wojenny. To są ludzie, którzy no, zawsze szukają swojego miejsca y, dla, no, dla lepszego życia. Może trudno się dziwić czasami, że, y, że ludzie, którzy, no, którym teraz y, zmiana, która, y, która następuje po utworzeniu rządu Beaty Szydło, y, dla nich może być groźna, bo utracą, utracą być może swoje, swoje uprzywilejowane pozycje, to ci ludzie wychodzą na ulicę i mówią y, rząd jest zły, prawda? Bo, bo granty bo jakieś inne tam dochody, prawda? E, właśnie ta eksploatacja e, przecież Rzeczypospolitej przez te poskomunistyczne elity się kończy, więc oni są z tego niezadowoleni. Ja rozumiem. Ci ludzie są być może autentycznie niezadowoleni i mają ku temu powody. No, ale nie może być taki prosty klucz, bo są tam także, chociaż w małej grupce, ale ludzie, którzy nie zdążyli się na żadne frukta jeszcze załapać. Powiem, że ja tego nie widzę, bo specjalnie poszedłem, będąc w Warszawie, specjalnie poszedłem na demonstrację partii Razem. No i proszę, czego my się dowiadujemy Krzysztof Wyszkowski na demonstracji KOT? Obejrzeć, życiu się <laughs> zawierucha, że śnieżyca jakaś niesłychana w Warszawie wtedy wybuchła, ale tam pod, pod kancelarią premiera... Nie spotkałem tych ludzi z kodu, tych charakterystycznych twarzy takich, powiedzmy, nomenklaturowych, bo to specyficzny taki typ, na nastrój, mentalność. Tam rzeczywiście była masa młodzieży, znaczy masa to było około 100 osób, prawda? No, rzeczywiście warunki meteorologiczne trudne, ale ci ludzie nie chcieli mieć nic wspólnego z kodem, Czyli ta partia Razem to jest jakby ruch zupełnie inny. Ja rozumiem, są. Ludzie o takich fundamentalnych, lewicowych nastawieniach, ci ludzie mają prawo formułować swoje, swoje pretensje do rządu, że rząd jest solidarystyczny, właśnie, a nie, a nie w ich mniemaniu jakiś, jakiś no, socjalistyczny, po prostu. Ale... 70% podatek, ale lider, właśnie Adrian Zadberg w Radio dla Ciebie mówi w tym tygodniu, że najwięcej postulatów z ich strony do tej pory realizuje prawo i sprawiedliwość. Ja... Mam przyjaciół, w trójmieście, tutaj wspomnę, po nazwisku bo przecież to są liderzy Solidarności w Gdyni, państwo Adams, którzy wraz ze swoim synem tam właśnie um, tworzą taką ważną, ważną komórkę, w Trójmieście. To są ludzie. Głęboko zakorzenieni w Solidarności, tej prawdziwej. To są ludzie, którzy w swoim czasie funkcjonowali w tak zwanym gwiazdozbiorze. Czyli niewątpliwie krystalicznie uczciwi ludzie, ale ci ludzie z kodem nie chcą mieć nic wspólnego. To nie chodzi o obronę PRL-u, to chodzi o ideowe wizje nowego wymiaru. Czy to Panie ma Krzysztofie, czy mi chce Pan powiedzieć, że tak naprawdę kod to jest coś tak sztucznego sztucznie tworzony ruch, jak OPZZ był sztucznie tworzony po doświadczeniu Solidarności? Dokładnie tak. W moim przekonaniu jest to, jest to taka, tak, taka próba zwodowania szalupy ratunkowej przez nomenklaturę tych part rozpadających się partii. Yy, Platformy Obywatelskiej, nowoczesnej, jako tam tej szalupy banksterów z kolei, no i tego, tego nieszczęsnego ZSL-u, PSL-u, który może najbardziej skomunizowaną taką jeszcze posperalowską partią. Więc to, czy ta próba tej szalupy się uda? Może ta szalupa będzie sobie tam gdzieś pływać, ale, ale na pewno nie, nie, nie rozwinie się to w kierunku jakiejś armady, która, która podbije Polskę. Myślę, że, że kodem nie warto się w ogóle przejmować. No, ale z drugiej strony należy powiedzieć, że przecież Prawo i Sprawiedliwość wygrało po raz pierwszy w historii wolnych wyborów w Polsce, wybory w pełni i prezydenckie, i w pełni parlamentarne, co odróżnia od tego poprzedniej wielkiej kulminacji, wielkiej próby zmiany z 2005 roku, kiedy to też wbrew senderzom się udało obu braciom Kaczyńskim, to jednak jest też część społeczeństwa, które. No nie głosowało właśnie za tymi zmianami, mu się status quo bardziej podobało. Czy tutaj jest szansa, żeby oni dokonali przejścia na drugą stronę, czy oni będą się tak coraz bardziej konfrontować i może w tym kodzie nie pójdą, ale chętnie zagłosowali, byle by tych wstrętnych kaczyńskich odsunąć od władzy? Nie sądzę, to, to propaganda. Ta, ta cała ta formacja antykaczystowska, to jest formacja pieroska, to, to nie jest rzeczywistość. Rzeczywiście, no, to się daje zrobić, daje się yy, jakiegoś człowieka, no to przedstawić jako, jako wcielonego diabła. Ma to takie korzenie trochę, powiedziałbym, nazistowskie, prawda? Bo, bo to tamta propaganda, Der Stürmer, prawda? czyli współcześnie mówiąc w Polsce Gazeta Wyborcza, potrafi robić takie rzeczy, prawda? Czyli przedstawić człowieka jako, jako da, szczura, jakąś ohydną, ohydną postać. Wczoraj bardzo z, ze smutkiem słyszałem, jak Jadzia Staniszkis mówiła o pieskach, prawda? Kiedyś pamiętam jeszcze, Drzecimski mówił o robaczkach, które... Yy, Rzecznik Lechawa ...między... Yy, Płytami chodnika, gdzieś tam się poruszają, ale które no, buty przechodniów ścierają na miazgę, prawda? No, to jest język, język nazi, propagandy nazistowskiej, propagandy antyludzkiej. I to odczłowieczanie Kaczyńskiego to ma korzenie PR-owskie, nieautentyczne. Nie ma, to jest bardzo sympatyczny, dowcipny. Otwarty człowiek, z którego robi się wci wcielonego diabła, ale, ale to malowa malowane zło, a nie, a nie rzeczywiste. Nie myślę, żeby to długo trwało. No, oczywiście media związane z tym obozem, który przegrał i który no rozpaczliwie walczy o utrzymanie się na powierzchni życia, bo to chodzi również o, o, o finanse, prawda, w olbrzymim stopniu, że no... Oni się posługują PR-em, PR tym, tym negatywnym hejtem, właśnie to, to w internecie bardzo, bardzo widać, ja jestem obrzucany też, no, mogłem sam siebie, siebie pokazywać jako ofiarę właśnie tego, tego um, hejtu właśnie ze strony, ze, ze strony Frontu, który rzekomo walczy właśnie z hejtem, to bardzo charystyczne. No, oni... Nie ma wolności dla wrogów wolności, Dokładnie. jak mówiło niegdyś hasło. Dokładnie tak. No i też tam groźby, prawda, że, że, że mnie zostaną pobity. Zamordowany, w ogóle zmieszany z błotem. Ale, ale to są no, piski rzeczywiście ludzi, przerażenie ludzi przegrywających, i myślę, że, że na to trzeba patrzeć z dystansem i spokojnie. No Tylko, że trudno patrzeć z dystansem i spokojnie, gdy wspomniana przez pana profesora Edwiga Staniszkis, interesujący socjolog o pięknym w sumie życiorysie, no bo i 68 i wyrzucę... no to, to, to Mam tą zasługę, że osobiście. Nadużywają trochę swoich kompetencji, podjąłem decyzję o zaproszeniu w imieniu Komitetu Strajkowego w stoczni, w stoczni Gdańskiej, zaproszeniu Jadzi Staniszki do stoczni. No i właśnie, no i, czy po tym wczorajszym akcie strzelistym, profesor Redwigi Staniszki, wziął pan za telefon i zapytał, o co ci chodzi? Co ty robisz? Rozmawiałem w, 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 po programie z, z Jadwigą. Ja myślę, że to jest specjalne. No Jadwiga znowu to jest jednosobowa partia polityczna. Ona ma swoje, swoje złości, swoje idiosynkrazje, prawda? No to, to się zdarza. To bardzo indywidualna, indywidualna postać, ale, ale ona wbrew temu, co, co właśnie ludzie, którzy ją wykorzystują, cytując, co, co tam bardziej, prawda, dla nich smaczne kawałeczki, pomijają fakt, że, że ona również. Bardzo szybko tworzy katalog dokonań tego rządu. Ona rzeczywiście, jakby jej atak jest skierowany na na taki główny nurt polityczny, na to, co jest na wierzchu y, związane z, z nową władzą, ale, ale ona docenia działania rządu Szydło. Ona bardzo precyzyjnie też to potrafi odnotować, tylko tego nikt nie chce słuchać. Y, znaczy, ci jej zwolennicy... Ale ktoś o takiej inteligencji jak Jadwiga Staniszkis musi wiedzieć, że jak idzie do tvn to będzie cytowana w tych momentach, w których krytykuje, a nie w tych, w których chwali. Jadwiga y, przyznaje się sama, w książce przyznaje, że to jest osobowość... M mówię o tym samym no, więc, więc, więc mam prawo powtórzyć autystyczna. ona. Nie oblicza swoich działań na, na to, co z tym ktoś może zrobić. To, 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 to bardzo specyficzna osobowość i ja bym ją uwalniał od, 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 tych, od tych zarzutów. To znaczy Fakt, że na przykład na temat listu, czy, czy, czy tego typu ludzie jakby wyłapują w jej, w jej wypowiedziach jakieś, jakieś dla nich atrakcyjne, krytyczne wobec Prawa i Sprawiedliwości kawałki, to, to, to tylko takie chwyty. Ich wilcze prawo. No to powiedzmy jeszcze o czymś ważnym, bo zabiera Pan głos w ocenie trzeciej Rzeczypospolitej, negatywny głos, mówiąc, że, że ma wiele niedostatków, że ogólnie tak to nazwę, od, od samego jej zarania. Słucham tego, tego głosu bardzo uważnie. To muszę Pana zapytać o tą Rzeczpospolitą, którą mamy od 25 października. Zeszłego roku. No, uciekają liderzy prawa i sprawiedliwości od nazwy. Czwarta Rzeczpospolita, że to się zakończyło, no, ale trochę tak ten projekt wygląda, że to ma być nowa Polska, Polska marzeń, właśnie tej solidarności, bliskości społecznej, pewnego poczucia tożsamości, wiary, narodu, społeczeństwa, nieindywidualnych jednostek. Jak pan ocenia stan realizacji tego projektu? Bardzo dobrze. Znaczy tutaj m, zupełnie inaczej niż Jadwiga. Jak mówię, rozmawialiśmy, i ona, ona naprawdę ma, ma zupełnie inne. inne i, istota jej stanowiska w stosunku, w stosunku do, do, do tego, co się dzieje po 21 października, jest zupełnie inna. Ona docenia naprawdę wysiłki rządu i twierdzi, że, że to pierwszy raz się dzieje. To ten, ten rząd robi rzeczy niesłychanie cenne i, i ważne, i należy go chwalić, ale już odchodząc od tej kwestii. Czy to jest czwarta rzecz pospolita? Czy została przełożona, że tak powiem, czy punkt ciężkości się przesunął rzeczywiście? No to zobaczymy, bo trwa walka. I ja mówiąc o tym, że, że nie należy mm, przywiązywać specjalnej wagi do działalności kodu, to jednak muszę powiedzieć, że należy doceniać i, 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 i uważnie przyglądać się temu, co radziejoscy naszych czasów, odnoszę się do, do, do człowieka, który sprowadził Szwedów do Polski, e, robią w stosunku do, do, do zagranicy. To, co robi Niesiołowski, to jest radziejowszczyzna czystej, czystej wody. To no, ale to są... można powiedzieć, że człowiek, który gdzieś się zatracił, ale dziś w Polskim Radiu mówił o tym też Grzegorz Schetyno. Niestety, właśnie. I to, tak, no radziejowski to był ten intrygant, który może uruchomił pewien proces, ale później przecież przystąpiła, przy, po stronie Szwedów, stanęła olbrzymia część, część społeczeństwa, prawda? Król Waza był w mam nadzieję, do, do Andrzeja Dudy, nieudolnym władcą. Były, były powody, dla którego duża część elitów ówczesnych wyrażała niezadowolenie ze sposobu rządzenia. Ale tu jest bardzo ta ważna, ważna różnica. Nie sprowadza się wroga zbrojnego, który zniszczył pa Polskę. Według niektórych, Radziejowski, sprowadzając, sprowadzając Szwedów. Przyspieszył niejako, czy, czy sprowokował później rozbiory. Polska już nigdy się nie podniosła. I to, co się dzisiaj dzieje, to co robi właśnie Niesiołowski z Chetyna, ale również właśnie PSL i w dużej części banksterzy z Nowoczesnej, to jest właśnie powtórzenie czegoś takiego. Więc nie obawiam no, się. Nie, nie chcą interwencji zbrojnej, no może poznanie Niesiołowskim, który mówi, że im szybciej ten reżim upadnie. To myślę. się jednak może kończyć w pewnym momencie interwencją, gdyby w Polsce udało się roże, roże, doprawić do autentycznej wojny domowej, prawda? No, A kto chce takiej wojny domowej? Kto chce przelewać polską krew z Ci, którzy przegrywają. Ci, którzy przegrywają, nie cofną się przed niczym. No, co to była KPP? Prawda? To jest ten wzór. Komunistyczna Partia Polska. Wzór dla, dzisiaj dla, dla, dla dzisiejszej opozycji. To są jakby dzieci, sieroty po KPP. Wymordować polskie elity, to, wtedy, wtedy to było ludobójczo, prawda? Zmiażdżyć Polaków, przetworzyć zupełnie po to, żeby uczynić z nich obywateli Imperium Sowieckiego. To jest, to jest finał, do którego mm, jestem przekonany nie dojdzie, ale... Ale po, to, co się obecnie dzieje, czyli ta, i, i, rząd, domaganie się interwencji Zachodu już finansowej, politycznej, to są bardzo poważne rzeczy. Polska nie jest mocarstwem y, 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 gospodarczym. Tutaj wystarczy... Jak przez... mówił premier Morawiecki, no budżet jest napięty dość mocno, zwłaszcza po tym wydatku olbrzymim. Tak. 500 zł na drugie, każde kolejne dziecko. I takie giganty gospodarcze jak Niemcy, ale nawet inne, gdyby się te wysiłki połączyły z innymi państwami Unii Europejskiej, to Polska mogłaby naprawdę popaść w, 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 tru w istotne trudności ekonomiczne, finansowe i wtedy dopiero właśnie ewentualnie jakieś marsze no nie wiem, głodu głodujących kobiet, prawda, rodzin i tak dalej, to dopiero mogłoby ten, ten, to, 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 co jest związane z kodem, rozruszać. No i to jest plan, który się w 2005-2007 roku zakończył się przed terminowymi wyborami widzi pan takiego Takiej próby przyspieszenia. Tak, bo Jak zobaczyłem, te same naklejki, które Gazeta Wyborcza dodawała piórem, z prawnym piórem Jacka Fedorowicza, pokazującego, uważaj, mały brat patrzy. Te same, które wtedy były rozdawane, teraz są rozdawane. Jak słyszę szturów, tylko teraz chyba już kolejne pokolenie, to mówią to, co już było. Zamiast Jacka Fedorowicza, to ja użył tutaj nazwiska generała Czempińskiego, bo to jest specjalista od, od służb specjalnych. I od kombinacji operacyjnych, a zasadą działania tych sowieckich służb specjalnych było to, że jeżeli raz jakaś kombinacja operacyjna w dużym wymiarze okazała się skuteczna, to należy ją powtarzać. I, i takie kombinacje powtarzano czerwiec 56 w Poznaniu, grudzień 70 roku w, w, w na Gdańsku, na Wybrzeżu, później w, w jakim stopniu sierpień 80 też, też w formie Próbuje się powtórzyć kombinację operacyjną właśnie z obalaniem kaczyzmu. kaczyzmu. To się powiedzie? Nie. Myślę, że nie. że, że decydująca... A Jaki jest klucz do tego, żeby się to nie powiodło? Bo tamta strona, jak pan mówi, no, dysponuje sporoma elementami no, współpracą z zewnątrz, dużym kapitałem, e, częścią znaczącą wciąż mediów establishmentem, który może przyjechać do Filharmonii i wybuczyć premiera. Istotą rzeczy polega w moim, w moim przekonaniu na, na, na sytuacji gospodarczej. Jeżeli Niemcy wypowiedzą nam wojnę gospodarczą, tak jak kiedyś Prusy przed, przed rozbiorami poddusiły Polskę tak, że część elit politycznych uznała, że lepiej się schować pod skrzydłami Carycy, a w sumie później się okazało, że Niemcy z, Rosjan, z Rosjanami działają wspólnie, no to... To, to rzeczywiście to byłaby sytuacja trudna, ale ogólnie biorąc, no jednak współczesna Europa ma sama, sam, sama własne kłopoty i decydująca jest tutaj postawa no, społeczeństwa polskiego. I wydaje się, że tutaj nastąpił głęboki przemian, prze, głęboka przemiana chyba nieodwracalna. I teraz jak to zmienić? No, trzeba by przechwycić y, media właśnie. T tutaj rola, rola telewizji jest naprawdę bardzo ważna. Tu nie chodzi o to, żeby telewizja była pisowska, bo ona nie jest pisowska. To jest rzeczywiście pełen pluralizm. Ale ona już nie truje. Ona nie, nie robi... Y, ona jest, y, odebrany jest ten monopol y, przeciwników demokracji i wolności w Polsce na, na informowanie Polaków. No, myślę, że, że do, do, poza tym do, do uczestnictwa w polityce doszły młode pokolenia, które, które mają dość tego zakłamania. To, o, ci ludzie już, już tak powiem, biologicznie nie mogą znieść, przywołując to również nawet tą partię razem, już nie mówiąc o sympatyku, sympatyku, sympatykach Prawa i Sprawiedliwości. Młodzi ludzie, po prostu kukizowcy, to jest też przykład. Alergicznie reagują na, na ten postsowietyzm prezentowany przez Wyborczą, TVN i tak dalej. Oby im to zostało tylko. Ja sobie przypominam, pan doskonale pamięta, jak próbowali komuniści pod koniec wprowadzić rewolucję kapitalistyczną bez ewolucji systemu politycznego. Zaczęło się to pod bardzo fetowanym przez III Rzeczpospolitej auspicjami Mieczysława Rakowskiego, byłego naczelnego polityki, ornamentatora, który został premierem rządu. Hunty Jaruzelskiego i on wtedy zaczął od likwidacji stoczni. Ten rząd próbuje sytuację odwrócić, jakby powiedzieć, że nie, bo nie tylko mieliśmy kapitalistyczną e, rewolucję i ewolucję systemu politycznego, bo tamten eksperyment się nie powiódł z zamknięciem stoczni, ale wróćmy zatem nie do wielkiej polityki, ale do realnych miejsc pracy i stoczni, programów wobec stoczni, o których mówił minister Grubarczyk. Ta ustawa przede wszystkim dotyka trzech sfer niezwykle, niezwykle ważnych dla przemysłu stoczniowego organizacyjny, finansowy i legislacyjny. Podstawą jest oczywiście element finansowy, czyli podatek VAT, który zostaje całkowicie zlikwidowany już na początku procesu, również w obszarze dostawców i wszelkiego rodzaju sprzętu, który będzie zabudowywany na statkach, nie mówiąc już o całym całym procesie sprzedaży statków. To jest niezwykle ważny element. Drugi to podatek CIT, który ogranicza koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Trzeci element to oczywiście specjalne strefy ekonomiczne, które będą dedykowane do przemysłu stoczniowego w tych obszarach, oczywiście, które mogą być wykorzystane do produkcji stoczniowej czy też przemysłu komplementarnego. I to jest jak gdyby podstawa, którą dzisiaj zaprezentowaliśmy do odbudowy przemysłu stoczniowego. Krzysztof Wyszkowski w studiu, to na koniec zapytam, no bo jak z wybrzeża, to on stoczni wie pan wiele, da się uratować jeszcze polskie stocznie? Koniecznie, to jest wspania wspaniały ruch, no, bezcenny. Tak jak... No... Dla komunizmu symbolem jest ten nieszczęsny pałac Stalina, który tu, tu ciągle w Warszawie yy, dominuje. Dar tak, narodu radzieckiego. Tak, dla, dla wybrzeża całego. Stocznie są koniecznym elementem. I teraz tam, gdzie Solidarność została zamordowana, to znaczy właśnie w Gdańsku, yy, yy, w Stoczni Gdańskiej, yy, tam należy odbudowywać również mentalność patriotyczną polską. To, to, to jest powrót do korzeni, ale powrót również do... do do, do podstawowych realiów gospodarczych. Tam są tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, e, którzy e, szukają pracy tego rodzaju, jakiegoś zatrudnienia w dużym przemyśle. Wybrzeże e, nie może żyć e, z, z turystyki, prawda? To, 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 to nie jest e, Szwajcaria. Więc e, ten ruch rządowy jest naprawdę konieczny w bardzo wielu wymiarach bardzo pragmatycznym, ale i bardzo symbolicznym. To gdybyśmy odjęli na moment ten element symboliczny, który ma swoją wagę, istotnie. A zostawili ten pragmatyczny, on sobie da radę? Da radę. T to, przypomnę, że... że to dlaczego sobie nie dał rady w Trzeciej Rzeczpospolitej? On, to nie było tak, że on sobie nie dawał rady. 92 rok, no, który był elementem przecież, że po, pod po biorąc, i, i, i Jan Orszewski, który y, zajął się stoczniami. Y, y, w Gdańsku tam y, sprywatyzowano te elementy i y, trudno się było wtrącać, ale, ale w Szczecinie uratował Stocznię Szczecińską. Ona przez wiele lat jeszcze, jeszcze później funkcjonowała. No, ale później, dziś nie funkcjonuje. No, bo Została znowu rozkradziona rząd Jana Olszewskiego obalono. Ale okazało się, że w ciągu pięciu miesięcy Jan Olszewski postawił, potrafił postawić stocznię szczecińską na nogi. Dzisiaj co wie dużo większe szanse, że postawić cały przemysł stoczniowy na całym polskim wybrzeżu na nogi, to, to powinna być znowu polska specjalność. O, mamy wielu wybitnych inżynierów, wielu wybitnych specjalistów, którzy po świecie rzeczywiście, jak Polak o specjalności okrętownik, wiadomo, że będzie dobry. Problem tym, że nie mamy gdzie budować, oni sobie świetnie radzą, radzą w Niemczech, w, we Francji, w tych krajach, które budują statki. To się może opłacać? Ale to y, rachunek ekonomiczny jest rzecz bardzo skomplikowana, prawda? Co innego, no... Ten to porty... inaczej zapytam, panie Krzysztofie. Komu się opłaca, żeby w Polsce się nie opłacało mieć stocznie? No, nie, ja naprawdę jestem y, ogólnie biorąc nas, nas, y, nastawiony bardzo życiwie wobec Niemców. Uważam, że Niemc, na Niemcach zbudowana została kultura europejska, ale muszę powiedzieć, Niemcom Niemcy chcą uczynić z Polski poletko, gdzie się zleca do wykonania pewne, pewne najprymitywniejsze roboty. I, I Polska ma być takim, taką półkolonią niemiecką, rezerwuarem dla, dla zbytu i z kolei um, pobieraniem niewykwalifikowanej siły roboczej. No, musimy I dlatego się... Stocznia Szczecińska uratowana przez rząd Jana Łoszewskiego, zarządu Donalda Tuska i wykopacz Padła? Padła, ja trudno mi tak dokładnie ten rachunek przeprowadzić. Ale Ona padła również czasem. przez złodziejstwo. Zwyczajnie tam były procesy, ci ludzie poszli, nie wiem, czy wszyscy poszli, wkrótce zostali skazani na, na, na wieloletnie więzienia. Okazało się, że, że, że to rozkradziono, ale kto zezwolił na rozkradanie? No, ci, którym nie zależało na, na powodzeniu tego projektu. Krzysztof Wyszkowski, twórca Wolnych Związków Złodowych wybrzeża. Dziękuję, Dziękuję serdecznie. serdecznie. Więcej o tym, jak Niemcy traktują Polaków w programie Ewy. Stankiewicz. Dzisiaj w Polsce, tu i teraz ujawniamy taśmy prawdy na ten temat, ale dzisiaj Krzysztof Wyszkowski także będzie obecny. Ale nie tylko on. W programie Zadanie Specjalne redaktora Nity Karga. Serdecznie Państwu za, jak zawsze ten program polecam. A już za moment w naszym studiu publicyści, a ponieważ to ostatnia przerwa, to jest doskonały moment, by odpowiedzieć na pytanie w naszej dzisiejszej sądzie. Zwłaszcza po tym bardzo burzliwym posiedzeniu komisji Obrony Narodowej relacje z tego posiedzenia znajdziecie państwo za, jak zawsze na naszym portalu telewizja.republika.pl a w sądzie pytamy czy poprzednia ekipa rządząca ukrywała dowody w sprawie katastrofy smoleńskiej tak brzmi nasze pytanie kto z państwa uważa że tak było prosimy o sms o treść 1 kto z państwa jest odmiennego zdania o treści 2 zag zawsze na numer 72075 koszt jak zawsze to tylko 2 zł i 46 groszy z vat dowolne głosy zostańcie państwo z nami